witacie detailingowi dziadzia. Dzisiaj ze mną Hack Cosmetics i ich Dyronizer. Tak jak już widzisz, butelkę zaciągnęło elegancko. Atomizer Guala. Moją opinię znasz na temat guali przy takich produktach, a tym bardziej przy tej butelce, z tego względu, że nie wiadomo jak to trzymać, kurczę. Dwa palce jakoś tak za dużo, bo tutaj mi ten trzeci wchodzi, jeden znowu za mało. Tragedia, to w ogóle nie poręcznie. No i oczywiście za dużo wyrzuca produktu. Klasyka. Co do testu i wybierania lotnej rdzy. Słuchaj, ja jestem pod wrażeniem. To jest pierwsza część testu i od razu powiem, moim zdaniem od zewnętrznej strony felgi zebrał natychmiastowo, szybko pracuje i kurczę, jakby trochę lepiej moim zdaniem. Fakt, że krótko posiedział, tutaj RRC mógłby jeszcze popracować grubo, ale kurczę, tak wstępnie bardzo zbliżony do RRC, a nawet z delikatną przewagą w stronę Hack Cosmetics. Bardzo miło mnie zaskoczył ten produkt i stwierdziłem, jak już jest tak dobrze wybiera tą lodną rdzę i sobie tak fajnie radzi, wskoczę na wewnętrzną stronę felgi, żeby już było jednoznacznie wiadomo, który zawodnik tak naprawdę jest zdecydowanie lepszy. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku.
Na szczęście wewnętrzna strona felgi zweryfikowała, co jest 5. Tutaj było widać, że RRC zdecydowanie lepiej wybrał i znowu ponownie dłużej może posiedzieć, dłużej popracować. Tu produkt jest niby gęsty, ale szybciej spływa, ale fajnie, tak czy tak, fenomenalnie moim zdaniem wybiera lot na urdze. Naprawdę jestem miło zaskoczony tym produktem. Słuchaj, przypomina, już wiem co mi przypomina, mega przypomina mi detoksa. I ten produkt właśnie widzę na lakierze. Mega, naprawdę szybko pracuje, pięknie wybiera. Fajne w nim jest to, że on jak wybiera, on spływa i zabiera. Czyli tak, dopóki nie wyschnie, cały czas pracuje. RRC ma to do siebie, że on jak się przyklei, pracuje do pewnego momentu i się zatrzymuje. Jego trzeba wzbudzić, a tu pracuje dotąd, dopóki nie wyschnie, pracuje. Pod tym względem bomba. Naprawdę jestem miło zaskoczony. Zapach, no kurczę, w stronę detoksa, naprawdę w stronę detoksa. Powiem Ci szczerze, że moim zdaniem Dejron warty uwagi i bardzo fajnie sprawdza się na lakierze. Nie robiłem już testu, zarzuciłem sobie go na Mańka. Powiem Ci, pięknie wybiera i jeżeli się zastanawiasz, czy go kupić, moim zdaniem naprawdę warto. Ja się cieszę, że go mam na półeczce i będę na pewno z chęcią do niego wracał. Dzięki za obejrzenie, ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!